Witam Was bardzo serdecznie, dzisiaj zapraszam Was na krótki test laptopa HP Omen, czy jak to woli HP Omen. Laptop można powiedzieć wielozadaniowy, bo możecie raz, że poserwować ponecie, obejrzeć film, zrenderować materiał wideo, czy też powiedzmy na laptopie pograć. Pewnie pojawią się komentarze, że laptop do grania to nie zbyt dobry pomysł. I zgadzam się, bo za te same pieniądze można kupić wydajniejszego pc który lepiej wypadnie w grach. Ale co jeśli jesteście studentem, wynajmujecie niewielki pokój na stacji, czy mieszkacie w akademiku? Tego miejsca, jak wiadomo, tam nie ma zbyt wiele. Co jeśli macie małe mieszkanie, nie macie pokoju komputerowego i musicie tą przestrzenią jakoś zarządzić? Czy powiedzmy, jeżeli wyjeżdżacie na jakieś eventy LAN, macie rozgrywki, powiedzmy, w Lola. Musicie mieć sprzęt mobilny, wtedy laptop jak najbardziej ma uzasadnienie. Teraz oczywiście omówię Wam podstawowe funkcje tego laptopa. Zaczniemy od matrycy, przekątna 15,6 cala, jest to matryca IPS, także dobre kąty widzenia i bardzo fajne kolory. Odświeżanie 60 Hz. Obudowa laptopa częściowo wykonana jest ze szczotkowanego aluminium, dokładnie pokrywa klawiatury, a reszta jest to plastik. Tej plastik znajdziemy chociażby na pokrywie matrycy. Natomiast również stylizowane jest on na szczotkowane aluminium mamy również wstawki karbonowe. Całkiem fajnie to wygląda, plus jeszcze czerwone logo Omena. Laptop moim zdaniem nie rzuca się zbytnio w oczy, jest dość stanowany, nie jest zbyt krzykliwy, co dla mnie akurat jest plusem. Również nie jest to laptop ciężki, bo waży 2,6 kg, także spokojnie możecie zapakować go do jakiegoś plecaka i zabrać go ze sobą. Klawiatura w laptopie jest podświetlana, tutaj natomiast macie wyszczególnione klawisze AWSD, czyli tych, których używacie do gier. Możecie podświetlić same te klawisze, są one również koloru czerwonego lub też możecie podświetlić całą klawiaturę, Podświetlenie jak widać jest koloru czerwonego. I jeszcze co do samej klawiatury, to mamy tutaj sekcję numeryczną, która oczywiście przyda się na co dzień jak i jakim mamy klawisze multimedialne umieszczone pod klawiszami funkcyjnymi. Touchpad w laptopie jest umieszczony moim zdaniem troszeczkę w złym miejscu. Powinien być on przesunięty w prawą stronę, bo jak gracie to niestety dłonią będziecie o niego haczyli. Natomiast co ważne, nie mamy tutaj żadnych tak zwanych hotspotów w miejscu, gdzie trzymacie dłoń, ponieważ wszystkie elementy, czyli karta graficzna i procesor umieszczone są w górnej części laptopa, także nie będziecie czuli żadnego dyskomfortu. Co do wyjść w laptopie, to na jednej z jego stron znajdziecie wejście do podłączenia zasilacza. Mamy dwa porty USB 3.1, mamy również czytnik kart SD. Natomiast po drugiej stronie znajdziemy między innymi wyjście HDMI, kartę sieciową, port USB 3.1, jak i również port USB 3.1 typu C. Jakie wejście na słuchawki i na mikrofon. Teraz kilka słów na temat samej specyfikacji, czyli dokładnie tego, co znajduje się wewnątrz laptopa. Mamy tutaj procesor Intela i 7300 h czyli nie jest to żaden castrat. Jest to procesor z czterema rdzeniami, czterema wątkami, taktowanie 2,5 GHz. Natomiast maksymalny boost tego procesora to 3,5 GHz. Karta graficzna jest to GTX 1050, także jak mówiłem wcześniej, możecie sobie spokojnie na laptopie pograć. Oczywiście wykonałem kilka testów i zobaczycie, jak to wypada w trzech dokładnie grach. 16 GB pamięci RAM DDR4, oczywiście, taktowanie 2400 MHz. Mamy również dysk SSD na złącze M2 o pojemności 256 GB, także na nim możecie zainstalować oczywiście sobie kilka swoich ulubionych gier, podstawowe programy, no i rzecz jasna na nim znajduje się system operacyjny. Natomiast na resztę mamy dysk 1 TB, jest to dysk 2,5 cala Mechaniczny. Bardzo dobrze moim zdaniem rozwiązany jest układ chłodzenia w tym laptopie. Mamy dwie turbinki, które chłodzą procesor i kartę graficzną, także mamy duże wloty powietrza do zasania powietrza, właśnie przez turbinki i oczywiście dwa wyloty powietrza, gdzie to ciepłe powietrze z laptopa się wydostaje. Wprawdzie nie jest to układ zbyt cichy, także krzywe tych turbinek ustawione są dość agresywnie. Pod obciążeniem laptop generuje poziom głośności na poziomie 43 dB, także jest on zdecydowanie słyszalny. Natomiast temperatury na procesorze nie Widziałem więcej jak 73 stopnie Celsjusza, natomiast na karcie graficznej około 70 stopni. Także naprawdę moim zdaniem wynik bardzo dobry. Obciążałem to grą Wiedźmin 3, także ona potrafi dokopać i procesorowi i właśnie karcie graficznej. Co do wydajności w grach, bo z pewnością osoby, które szukają laptopa właśnie pod tym kątem będą tym zainteresowane. Zrobiłem testy w Wiedźminie 3, gra, która potrafi dokopać każdej konfiguracji, również Battlefield 1 i Counter Strike Global Offensive. Jeżeli chodzi o Battlefield 1, tutaj możecie liczyć na FPS -y w okolicy 60. Oczywiście zdarzały się spadki do 53, ale rozgrywka moim zdaniem całkiem przyjemna. W Wiedźminie 3 były spadki do 35 FPSów. Specjalnie wybrałem mapkę właśnie Bagna z Welen, bo tam najbardziej obciążona jest właśnie karta graficzna. Natomiast FPS wahał się w okolic 40 i w się od 150 można powiedzieć do 220, czyli również bardzo moim zdaniem przyzwoicie. Także spokojnie, jeżeli nie macie właśnie miejsca na peceta i szukacie laptopa, coś takiego będzie całkiem spoko rozwiązaniem. Oczywiście nie samymi grami człowiek żyje. Jak mówiłem wcześniej, możemy się również pokusić o obróbkę materiału wideo na tym laptopie. Rzecz jasna nie oczekujcie takiej samej wydajności jak na desktopach. Natomiast zrenderowałem dokładnie ten sam materiał wideo, który obrabiałem na procesorach desktopowych Intela i Ryzenie. Tutaj wynik 8 minut 59 sekund, także sporo dłużej. Jeżeli szukacie laptopa typowo pod obróbkę, tutaj jednak proponowałbym Wam zainwestować procesor i7. Z pewnością da to sporego busta, a przypomnę, że renderowałem tylko i wyłącznie za pomocą właśnie procesora. Wspomnieć również trzeba o naprawdę fajnym systemie nagłośnienia w tym laptopie. O ile nagłośnieniem to można nazwać, natomiast jest to Bang Olufsen i powiem Wam, że głośniczki być może nie grają zbyt głośno, ale za to dźwięk, który się z nich wydobywa jest bardzo czysty i przypominam, że oczywiście macie możliwość podłączenia słuchawek pod laptopa, gdybyście chcieli z takiej opcji skorzystać. A teraz kilka słów podsumowania. Laptop naprawdę dobrze wykonany. Tutaj nie mam się do czego doczepić. Dobrej jakości plastiki. Duży plus za aluminiową pokrywę. Jest to ośrodkowane aluminium na klawiaturze. Także bardzo fajnie to wygląda. To sam że oczywiście jest o wiele trwalsze. Fajna matryca, dobre kolory, dobre kąty widzenia. Również procesor, który nie jest kastratem, czyli mamy tutaj piątkę, cztery rdzenie, cztery wątki. Karta graficzna GTX 1050, 4 gigabajtami pamięci dedykowanej. gddr 5 oczywiście. Mamy również dobry system chłodzenia, wprawdzie jest on głośny, także tutaj to zaliczam akurat na minus, Dawam się on troszeczkę we znaki, ale przypomnę jeszcze o tym, że możecie w razie czego podpiąć pod laptopa słuchawki. Plus również za klawiaturę, która można powiedzieć jest pełnowymiarowa, mamy sekcję numeryczną, również klawisze są dość daleko od siebie rozstawione, także wygodnie się na niej pisze i gra, no i oczywiście klawiatura jest podświetlona. Co do pada, o tym mówiłem wcześniej. Powinien on być, moim zdaniem, przesunięty troszeczkę bardziej w prawo, żeby nie haczyć dłonią w momencie, kiedy gramy na laptopie. Co do samego czasu pracy na baterii, moim zdaniem, tego tematu nie ma sensu poruszać, bo wszystko zależy od tego, co na laptopie będziecie robili, jak będziecie go użytkowali. Natomiast jedno jest pewne jeżeli gracie, to z pewnością warto podłączyć zasilanie pod laptopa, bo wtedy uzyskacie maksymalną jego wydajność. Co do wydajności laptopa, tutaj mówię głównie pod kątem gier, to pogracie sobie w rozdzielczości Full HD na ustawieniach średnich, wyżej raczej bym nie celował, no chyba, że dożycie do laptopa z kartą GTX 1050 Ti ja i wtedy możecie pokusić się o ustawienia wysokie. Cena laptopa w tej konfiguracji, jaką dzisiaj widzieliście, 4700 zł. Nie jest to niestety mało i słono za niego przyjdzie Wam zapłacić. Linka do laptopa znajdziecie w opisie tego filmiku, tam Was oczywiście odsyłam. Jak zwykle poproszę Was o łapę w górę, jak Wam się film podobał. Dziękuję Wam za uwagę, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.